Napisz proszę chociaż krótki list. O miłości nie pisz nic. Każde słowo zmienię w bukiet róż. Proszę tylko o list. Dziś w dobie SMS-ów, maili i innych form internetowej komunikacji te słowa brzmią jak z innej epoki. Ale jeżeli śpiewa je dama polskiej piosenki, to może warto potraktować je jak wyzwanie i napisać chociaż krótki list i wysłać go koniecznie w kopercie ze znaczkiem. Cóż to będzie, proszę Państwa, za spotkanie dziś? Zaprasza na nie Romek Rogowiecki. Romku, zaczynamy. Kasiu, drodzy Państwo, jesteśmy w telewizji, w naszej siedzibie i za chwilę spotkam tutaj bardzo specjalnego gościa. Ta wokalistka urodziła się prawdzie w Poznaniu, ale od bardzo wielu lat mieszka w Warszawie. Jest synonimem dobrego smaku, szyku. Kiedy pojawiła się kiedyś dawno temu w Opolu, zachwyciła całą Polskę, nie tylko piosenką, ale również tym, jak wspaniale wyglądała. Nagrała bardzo, bardzo dużo przebojów, doskonale czuje się w różnych gatunkach muzycznych. Jest osobą bardzo pozytywną, bardzo miłą. Proszę samemu się przekonać. Pani Halina Frąckowiek. Lubił się zaklinać, że na zawsze mały elf zawsze się rozwiało w dym. Wszystko, co chciał, tu u mnie miał. Pracowała z zespołami Czerwono-Czarni, Tarpany czy Drumlersi, ale z moich młodzieńczych lat najbardziej pamiętam piosenki wykonywane z grupą ABC Andrzeja Nebeskiego, czyli napisz proszę chociaż krótki list, albo za mną nie oglądaj się, czy a ja wciąż czekam tu, czekam tu. Te piosenki znała cała Polska. Rockowa muzyka, świetny perkusista i znakomita wokalistka z najlepszymi nogami w Polsce. Razem z rówieśnikami przydeptywaliśmy sobie wargi z wrażenia, patrząc na tą przepiękną dziewczynę. Potem była słynna Zbroja, ale na mnie jako na muzyku największe wrażenie zrobił jej występ z zespołem SBB na festiwalu w Opolu w 1975 roku i piosenka Józka Skrzeka Brzegi Łagodne. Jak ja im zazdrościłem tego bezkompromisowego podejścia do muzyki. Na wyspie tej najdalszej wśród wysp, na skrzypcach cicho gra. W moim domu rzeczywiście było muzycznie. Mama zawsze śpiewała, na pewno w niedzielę, kiedy nie szła do pracy i krzątała się w kuchni, przygotowywała jakieś tam śniadanie, czy gdybyśmy dłużej poleżeli, to obiad i śpiewała, ale nie tylko śpiewała. Moja mama bardzo pięknie gwizdała. I ja chciałam się tego nauczyć, ale nie posiadłam tej umiejętności. To nie tylko moja mamusia czy tatuś, no i stryjek, i wszyscy śpiewali. Ale ja myślę, że to jest znak tamtych czasów. Ja się wychowałam na muzyce, słuchając Radia Luksemburg. Nocą słuchałam po cichutku, żeby mamie to nie przeszkadzało. I słyszałam bardzo wiele wspaniałych utworów. Ella Fitzgerald była moim takim przewodnikiem, znaczy ta Brenda Lee, potem była Aretha Franklin. Właściwie to były moje takie pierwsze lekcje śpiewu. Że pani wyniosła z domu takie ciepło, bo od pani bije zawsze, jak z panią spotkam, czy jak pani śpiewa, to ciepło. Wszystko, co najlepsze mogę usłyszeć na mój temat, to to, że wyniosłam z domu, bo moja mama była taka i ja bardzo chciałabym być podobna. Myślę, że trochę jestem. Mój tato sobie przypisuje, że to, że ja śpiewam, to jest jak gdyby po jego linii, mimo że mama pięknie śpiewała, ale tata chciał, żebym ja poszła do szkoły muzycznej. Przecież tata również zabrał panią na słynny przegląd. Eliminację do Festiwalu Młodych Talentów. No tak, pierwsze były w Poznaniu w dniu moich urodzin, 10 kwietnia. Byłam w grantowej spódniczce, w białej bluzeczce, no bo to święto, urodziny. No i koleżanka powiedziała, moja koleżanka na konkurs, no więc nie wypadało już nic innego wejść na scenę i zaśpiewać. Zaśpiewałam Mr. Wonderful. Widać, wypadło nieźle, zresztą słyszałam pokątne takie, ty ta mała fajnie śpiewa. I potem zaproszono mnie do Wrocławia na drugie eliminacje strefowe, to się nazywało.
Tam już tatuś zadbał, żebym miała specjalną sukienkę. Poszedłem do krawcowej, kupił materiał. Dostałam szpilki, buty na obcasie i pojechał ze mną. Przygotowałam już I'm Sorry z repertuaru Brandy Lee. I kiedy zaczęłam śpiewać, zaśpiewałam jedną zwrotkę, zaczęłam drugą i w tej komisji nagle się jakiś taki zrobił ruch, że mam do nich szybko przyjść. No więc przyszłam. A co pani robi? No uczę się. A pojechałaby z nami na koncerty? Nie wiem, to jest mój tatuś. No i tatuś przyszedł oczywiście. Myślę, że załatwił jakieś zwolnienie. Nie powiedział mi tego oczywiście. Dwa tygodnie trasy koncertowej miałam z czerwono-czarnymi. Chciałam być aktorką w ogóle wcześniej. Marzyłam się. Natomiast, kiedy mi proponowano zaśpiewaj z nami, to mówiłam, byłam grzeczna dziewczynka, ja mówiłam tak oczywiście. Dostałam propozycję do Tonów w Gdańsku. No i tam śpiewałam przez rok. No, niesamowita historia, kiedy nie miało znaczenia, czy mieliśmy pieniądze. Ważna była muzyka. Dostałam propozycję od Tarpanów. Taki dzień jak ten. Tam śpiewałam razem z Haliką Żydkowia. Edward Hulewicz też śpiewał. Po Tarpanach był zespół Drumlersi. Na chwilę, tak. W Drumlersach występowałam jako Sonia Sulin. No właśnie. To wymyślił pan Jerzy Kosiński, który pracował z Czerwono-Czarnymi. I on także, jemu także zawdzięczam, był też w tym jury, które uznało, że ja mam śpiewać. Tam grał Andrzej Mikołajczak, cudowny, utalentowany, wspaniały Andrzej, kompozytor, zresztą Napisz Proszę, tak. Gdzie jest wczorajszy dzień. I Andrzej zadzwonił do mnie i mówi tak, bo Drumlersi już przestali egzystować. No tak. Sońka, czy chciałabyś śpiewać, jest taka nowa grupa powstaje i tam opowiada. Ja mówię tak, ale chcesz śpiewać jako Sońka, czy jako Halinka? Jako Halinka. 69 rok, marzec. Pojechaliśmy na trasę. No, to była trasa, w której mnie sprawdzano. Ja nie miałam honorarium wtedy za moje koncerty. Ale szczęśliwie się skończyło, że pozostałam i już nagrałam pierwsze utwory. Pan, który był menadżerem, pan Jan Szewczyk, dbał o nas. Nie tylko o to, żebym ja miała ładne kostiumy, ale także i moi koledzy. Czas nowy dla mnie, absolutnie samodzielny, chociaż ja nie czułam tego, że ja jestem, mimo że z zespołem śpiewam, to ja czułam, że śpiewam z zespołem, a nie jestem w zespole. Tak, koleżeńsko, przyjacielsko, tak, ale oni byli muzykami, oni grali, a ja śpiewałam. Ziemi, która pachnie żywicą. Pani Barbara Hof zaprojektowała zbroję moją. Nie wiem, dlaczego to się nazywa zbroja. No, to była konsternacja rzeczywiście. Ale była odważną osobą, bądźmy szczerze, wyjść tak na scenę w tych czasach? Tak, bo ja nie widziałam w tym grzechu. Mi się wydawało, że jak coś jest piękne, to dlaczego nie? Ta zbroja była naprawdę piękna. Niestety nie mam jej. Do renowacji, do pana metaloplastyka, zaniosła ją taka moja zaprzyjaźniona dziennikarka. I ja nie wiedziałam, pod jaki adres. Ona zmarła. Po wielu, wielu latach spotkałam osobę, która była związana z nim rodzinnie. Bardzo brzydko odpowiedział, że mi jej nie odda. Moja droga,
droga też taka była trochę pokrętna, prawda? Tu zaraz to ja śpiewam, to teraz przerywam szkołę i to śpiewam, potem wracam do szkoły, bo przecież nie można bez szkoły. To już było po ABC. Spotykam też wtedy Krzysia Bukowskiego, mojego świętej pamięci męża, który miał również ogromny udział i wpływ na wiele rzeczy, które ja robiłam wizerunkowo. Ponieważ on skończył reżyserię filmową w Łodzi, a więc pięknie wszystko widział. Będę makiem, kto chce tam, gdzie i tu. Będę ptakiem, co w słońcu przepnie drogę ci. Ja się przy nim bardzo dużo nauczyłam. I jego programy, które robił ze mną, pozostawiły taką we mnie tęsknotę. A jednak była miło. Ze świtem noc się kochała rano. Aż z tego spłonęła cała i został blask. Ten czas nowy dla mnie, taki już absolutnie samodzielny, kim pierwszym pomysłem na to, że idę, była piosenka Idę Dalej. Idę, przeżycie swój rachunek dnia. Idę, nie minie mnie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. W połowie lat 70. pani zaskoczyła cały świat muzyczny jednak kolaboracją z takim zespołem jak SBB. No to byli ludzie, którzy burzyli, budowali, rozrabiali. To nie tak, że ja rozpoczęłam współpracę z SBB. Najpierw nagraliśmy to wszystko i na tej płycie było, że SBB. Józef pozostawił tak wielki, zryty ślad we mnie, twórczy, artystyczny, że właściwie, jeśli się mówi, to była moja muza, to on był moją muzą. Posłuchałam kiedyś kasety Józka, na której znalazły się utwory. Chyba cała się nazywała Narodziny. Ale jeden z utworów zrobił na mnie szczególne wrażenie. To była płyta jego instrumentalna, pianistyczna. Postanowiłam zaśpiewać to. Nie mogłam znaleźć odpowiedniego tekstu. Muzyka była w moim odbiorze tak piękna, że nic nie zasługiwało na tekstach. Sięgnęłam do psalmów. Utwór ten zadedykowałam Janowi Pawłowi II, naszemu Ojcu Świętemu. Nagrałam wołanie, to zaproszono mnie na koncert. Nazywał się Błogosławiona Siejba. To były imieniny Karola oraz wieczór poezji Karola Wojtyły. Wybrałam wiersz Pieśń o słońcu niewyczerpanym i wtedy zasiedliśmy razem z Józiem, z Krzekiem do instrumentu. Józio przyjechał do mnie i on grał, a ja całą melodię ułożyłam. I tak stała się nasza pierwsza wspólna kompozycja. Nic nie rozproszę z tych słońc, które płoną pod horyzontem spojrzeń utkwionych w głąb. Pani lubi śpiewać poezję, prawda? Tak, no Kazimierz Wierzyński stał się takim moim kochanym poetą. Zresztą też trochę z powodu jego historii życia, że on wyjechał z Polski, został w Stanach, nie wrócił i tam tworzył, pisał z tęsknoty do Polski. I stąd powstała moja pierwsza, którą wybrałam, Ucieczka. Znikąd już nie ma ratunku,
płyta powstała później, ten Ogród Luizy. I to już Józka poprosiłam, żeby oczywiście do wybranych przeze mnie tekstów skomponował muzykę. Jakie ci zerwę liście, jakim osypie pąkowie. Bardzo przyjaźniłam się z Anią Janta. Znałyśmy się nie z Poznania, poznałyśmy się w Opolu. Ale pochodziłyśmy obie z Poznania, niedaleko mieszkając od siebie. I jak się spotkałyśmy w Opolu, to pamiętam, że tam jakaś taka nieszczególna sytuacja była dla Ani. I tak ją wspierałam w tym wszystkim. I tak nam zostało. Kiedy Ania zginęła, Jarek zwrócił się do mnie, nie tylko do mnie, ale do mnie, z propozycją piosenek. Nic więcej o niej ci nie powiem. Potem Jarek zaczął pisać kolejne piosenki. To był Tin Pan Alley. Wzajemne przeżycia. Jarka w Nowym Jorku, Janusza Kondratowicza, moje także. Każdy z nas, nie zawsze wspólnie, jeździliśmy tam. Chodziliśmy po tym Manhattanie. Ja byłam na tej ulicy Tin Pan Alley. Weszłam do klubu. Tak, usiadłam w tym klubie. Jakiś pianista cudowny, czarny grał. Ja sobie mówię, o Boże, jak to jest wspaniałe. A klubik był taki maciupeńki. Na Tin Pan Alley w sklepach dobre dni. Ulicznym grajką znów się tutaj płaci. Głośniki dotknią przez otwarte drzwi. Szybciej im bije puls. Natomiast był Papierowy Księżyc. Papierowy Księżyc, 85 rok. Też taki bardzo szczególny moment w moim życiu. Ludzie odbierali tę piosenkę zawsze jako coś takiego klubowego. Nikt nie słyszał tekstu. Fajnie, że zabawa, oczywiście, że tak. Ja się tak czasami dostosowywałam do tych ludzi. Po studiach byłem zapraszany do zagrania podkładów, ale najczęściej solówek. No bo wiedzieli, że dobrze gram solowo, więc właściwie tam spotkałem też i Sosnicką, i Halinkę Frąckową. Zresztą Halinka jest matką chrzestną mojej pierwszej córki. Od wielu lat marzyłam, żeby mieć takie włosy, króciutkie. Pewnego dnia się zdecydowałam, choć przedtem w programie Krzysia Bukowskiego Jak mnie widzi mój mąż, założyłam łysą perukę. Tak tylko po prostu, więc nie ścinam włosy, ale jestem łysa. Ale potem rzeczywiście odważyłam się i je zcięłam. No i w momencie, kiedy pewien pan do mnie powiedział, przepraszam pana, no nie, no tak to nie. Zapuściłam włosy, przecież jestem kobietą i czuję się kobietą. Wariatka tańczy. Taką propozycję dostałam, żeby zaśpiewać, czy od Seweryna Krajewskiego bezpośrednio, czy od telewizji. Powstawał film. Ja w tym filmie miałam zaśpiewać tę wariatkę, którą nagrałam. Niedobrze wymyślono, że ja byłam blondynką, bo ja nie jestem typem blondynki i te loczki, takie blond, to taka była jakaś nieprawda. Potem ona została na nowo nagrana przez moją koleżankę śpiewającą Marlę Rodowicz, ale ja wróciłam do niej. Krzysio Bukowski reżyserował mój kolejny recital i nagrałam jeszcze raz w aranżacji Wojtka Gogolewskiego i tą wariatkę kocham. Miałam wypadek samochodowy w 90 roku. Emisja tego recitalu była w mojej urodzinie, kiedy leżałam w szpitalu. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu udręka.
zaproponowałem Halince nagranie nowej piosenki do tekstu Bogdana Olewicza pod tytułem Ludzie tacy dziwni są. Kilka dni po nagraniu piosenki wykonaliśmy ją na koncercie Halinki w Warszawie. Ze względu na to, że publiczność dobrze ją odebrała, postanowiliśmy wystąpić z nią podczas festiwalu piosenki w Opolu ubiegłorocznym. Boguś uważam, że bardzo mądry tekst napisał, zwyczajny, mądry, ludzki. No ale Miecie Jurecki, prawda, który jak komponuje, to wszystko gra i nawet na tej mandolince wyszedł ze mną w Opolu i zagrał. I to jest tylko początek, bo dopiero się zacznie. Po festiwalu skomponowałem Halince jeszcze kilkanaście piosenek i obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do kolejnych nagrań. Znakomicie pracuje się z artystką, która ma osobowość, wrażliwość, zaangażowanie i artystyczną wizję tego, co chce zrobić. Ludzie tacy dziwni są, gdy im dobrze jest. Jest jeszcze jeden taki utwór, który szczególnie lubię. To, co kocham, jest zawsze najbliżej. To jest jakby wyrażanie w piosence też mojej miłości do mojego syna. Jeszcze chcę, by mój syn nie bał się byle kłamstw. Myślę, że ma trochę też ze mnie takiej cechy, że jak coś zaczyna od A, to na pewno dojdzie do końca. Jest wrażliwy, a jednak ta wrażliwość nie tylko nie przeszkadza, co dodaje mu skrzydeł w działaniu. Filip jest muzykalny. Bardzo ładnie śpiewał, chodził do szkoły muzycznej, ale w pewnym momencie wybrał coś innego i bardzo dobrze. On mnie zainspirował do tego, że napisałam tekst do Przystanek bez drogowskazu Garaże Gwiazd. Kiedy leżałam w domu w łóżku chora z grypą, on przychodzi, mamo, co z tobą się dzieje? Przecież tak zawsze pisałaś, malowałaś, komponowałaś. Co się z tobą dzieje, że nic nie robisz? Ja mówię, Filip, no nie mam czasu. Jak to nie masz czasu? A co teraz robisz? Śniąc biegłam, wspinałam się jak najwyżej. Dzięki Bogu miałam szczęście do ludzi i spotykałam wspaniałych ludzi, którzy właśnie jakby tak, no, prowadzili mnie tym czymś, co jest niezauważalne. Żeby zachować pogodę ducha, żeby zachować stan umysłu, dobry stan umysłu i bardzo wiele innych jeszcze rzeczy, które się z tym wiążą, trzeba po prostu kochać, mieć miłość w sobie. Kochać to nie znaczy, że być zakochanym. Można się zakochiwać, oczywiście, jest to bardzo przyjemne, ale mieć miłość w sobie to znaczy kochać ten świat, kochać tych ludzi. Codziennie jest sąd ostateczny, tu mądrość świata na nic się zda. Musimy znów stać się dziećmi. Dziesiątki przebojów, delikatność i wrażliwość, ale przecież nie ma w tym nic dziwnego. Halina Frąckowiak to prawdziwa dama polskiej piosenki. A my, proszę Państwa, pamiętajmy o tych nienapisanych i niewysłanych listach. Gra Warszawa? Oczywiście. Napisz proszę chociaż kilka słów.